Psalm na niedzielę. Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Z psalmu 25. Pewnie nikt z nas nie pamięta, jak wiele lat temu uczył się chodzić. Często to polegało na tym, żeśmy wstawali, upadali i wielokrotnie żeśmy tą dynamikę powtarzali. Nikt z nas nie otrzymał od rodziców na przykład podręcznika, jak poprawnie chodzić. Raczej tę umiejętność zdobywaliśmy przez życie. Podobnie jest w życiu duchowym. Wiele spraw wiąże się z naszym doświadczeniem, z powstawaniem i upadkiem. Warto być cierpliwym, nie tylko do siebie, nie tylko do innych ludzi, ale również do Pana Boga, bo czasem Jego drogi nie są naszymi drogami, Jego myśli nie są naszymi myślami. Cierpliwość może nam pomóc odkrywać Boży plan, a nie nasz plan własny narzucać Bogu i domagać się, by On go realizował w naszym życiu. Niech w tym tygodniu te słowa naucz nas chodzić drogami Twoimi pomogą odkrywać, że rytm Pana Boga w świętości, ten rytm związany z próbą, z błędem, jest czasem lepszy niż najlepsze nawet nasze scenariusze na świętość. Pokój i dobro, błogosławionej niedzieli i szczęśliwego tygodnia.